Szanowni Państwo, cieszymy się, że możemy się spotkać z Państwem. Jesteśmy tydzień po Wielkim Marszu. Tydzień temu byliśmy razem, wszystkie partie parlamentarnej opozycji, także pozaparlamentarnej. Tysiące Polaków protestowało przeciwko złemu rządowi PiS. Mówiliśmy wtedy, jesteśmy i będziemy w Europie. Dzisiaj to możemy tylko powtórzyć, ale uważamy, że tak jak wtedy byliśmy koło siebie i pokazaliśmy, że właśnie współpraca partii opozycyjnych, taka dobra emocja, obecność jeden obok drugiego jest oczekiwana przez Polaków i chcemy tę naszą współpracę koordynować, stworzyć z niej model takiej dobrej obecności w polskim parlamencie, być przy ważnych sprawach, konsultować decyzje, mieć na nie dobry wpływ. To jest trudna sytuacja, kiedy w parlamencie nie ma się większości, nawet jeśli chodzi o wszystkie partie opozycyjne, tym bardziej jest większa odpowiedzialność, która spoczywa na naszych barkach. Są sprawy, które będziemy bronić w sposób fundamentalny, będą o tym zaraz koledzy mówić. Będziemy chcieli konsultować naszą bieżącą politykę, tak tu w parlamencie, jak także poza nim. Jest dużo czasu do wyborów, jest 3,5 roku do wyborów parlamentarnych, więc mamy czas na to, żeby tę współpracę dobrze koordynować i żeby Polacy mogli dobrze ją ocenić, żeby uwierzyli, że jesteśmy w stanie w twardy sposób zbudować antytezę do złych rządów PiS-u. Szanowni Państwo, wciąż najpoważniejszą sytuacją, którą musimy rozwiązać w polskim parlamencie, o tym mówi raport Komisji Weneckiej, jest zamieszanie, jest kryzys konstytucyjny, który wprowadził chaos konstytucyjny. Trzeba wyjść z tej trudnej sytuacji. Dlatego wspólnie, jako trzy formacje polityczne, trzy partie opozycyjne, trzech liderów, zapraszamy na spotkanie wszystkie kluby, które znajdują się w polskim parlamencie, zarówno PiS, jak i Kukiz 15, na spotkanie dotyczące rozwiązania kryzysu konstytucyjnego. Będziemy dyskutować o wszystkich projektach złożonych do Marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu przesłał nam te projekty, więc stanowią one dobrą podstawę do dyskusji. W środę o godzinie 15 zapraszamy szefów klubów PiS-u i Kukiz 15 na wspólną dyskusję, na wspólne spotkanie dotyczące właśnie kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma projektów, które będziemy pomijać, będziemy dyskutować o wszystkich. Warto podjąć to wyzwanie. Wiele w ostatnim czasie było mowy o zaproszeniach na różnego rodzaju spotkania, tylko do tych zaproszeń nie dochodziło. Dziś jedynym konkretnym zaproszeniem jest zaproszenie trzech partii opozycyjnych, które biorą odpowiedzialność za Polskę, bo tą odpowiedzialność trzeba wziąć, trzeba pokazać, że jesteśmy w stanie nie tylko przedstawiać swoje projekty, ale rozmawiać o projektach innych i podejść do nich poważnie. To jest jeden z elementów koordynacji tych działań na poziomie parlamentarnym. Szanowni Państwo, jesteśmy tydzień po marszu, dokładnie tydzień i to jest pierwsza egzemplifikacja tego, jak może współpracować opozycja w sprawach fundamentalnych. Są cztery obszary, które uzgodniliśmy do takiej współpracy. Pierwsza to konstytucja. Chciałem jednoznacznie powiedzieć, że nasze stanowisko jest takie, że nie zgodzimy się na żadne gmeranie w konstytucji. Kryzys konstytucyjny można rozwiązać na poziomie ustaw i decyzji. Wszyscy, jak tu jesteśmy, oczywiście podkreślamy to, że nie ma możliwości kompromisu bez wydrukowania wyroku. Druga kwestia to Unia Europejska i obecność w Unii Europejskiej. Przypomnę, marsz był jednoznacznie za Unią Europejską. Nie damy się wypychać z Unii Europejskiej, zarówno mentalnie, jak i poprzez nazywanie flag szmatami. I tutaj będzie bardzo jednoznaczne i mocne nasze stanowisko. Punkt trzeci to kwestia języka nienawiści. Niestety jest tego języka coraz więcej. Będziemy podejmować działania, które będą zapobiegać, aby taki język w Polsce był coraz częściej słyszany, zarówno w parlamencie, jak i poza parlamentem. I kwestia czwarta, kwestia NATO i obronności. Z przerażeniem widzimy, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie zgadzamy się na tego typu retorykę. Uważamy, że to jest wspólna sprawa Polski. Kwestia naszej silnej obecności w NATO i silnych naszych sił zbrojnych, bo obawiamy się działania PiS-u w tej sprawie i stąd też niezbędna koordynacja. Koordynacja będzie dotyczyła oczywiście spraw fundamentalnych. Na co dzień mamy inne programy w tych kwestiach.
programowych różnych nie zawsze będziemy mieć wspólne zdanie, ale można oczekiwać od nas po tych trzech ugrupowaniach parlamentarnych, że w kwestiach fundamentalnych będziemy prezentować jedno stanowisko i mocny front, tak aby Prawo i Sprawiedliwość czuło, że to nie jest tak, że może tutaj opozycję rozgrywać. I pierwszym sprawdzianem, na ile druga strona jest skłonna szukać kompromisów i naprawdę myśleć o poprawie sytuacji w Polsce, jest właśnie to spotkanie w najbliższą środę o godzinie 15 w jednej z sal sejmowych, tak żeby grunt był neutralny. Panowie, jaka jest różnica między tym, że pan marszałek zaprasza was do was, do siebie na spotkanie, a tym, że wy organizujecie takie spotkanie? To nie jest jednak takie tupanie nogą, no my nie pójdziemy, a przyjdźcie wy do nas. Jest taka, jest podstawowa i fundamentalna. My chcemy być podmiotem i gospodarzem tego spotkania. Nie chcemy przeżywać tego, z czym mieliśmy do czynienia kilka tygodni temu, kiedy tak naprawdę marszałek Kuchciński zorganizował nam spotkanie z ciekawym człowiekiem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, który podsumowywał dyskusję czy głosy wszystkich uczestników. My chcemy rozmawiać o rozwiązywaniu problemów, które są w polskim parlamencie. Chcemy to robić w sposób podmiotowy, bo to posłowie są najważniejsi. Oni są fundamentem, parlament jest fundamentem demokracji i jego podmiotowość. Nie odbierzemy, nie pozwolimy odebrać podmiotowości klubom parlamentarnym, posłom. To też wpisuje się w scenariusz, który obserwujemy w ostatnich dniach, czy karania posłów za to, że chcą wypowiadać się w sposób nieskrępowany i otwarty. Nie będzie na to zgody, dlatego chcemy być gospodarzami, chcemy i będziemy gospodarzami tego spotkania. Państwo, my chcemy przejąć odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu w polskim parlamencie. Spotkań ze strony pana marszałka Kuchcińskiego było wiele, zaproszeń było wiele, ale zauważcie państwo, nic z tego nie wynikało. My chcemy z kolei pokazać, że my bierzemy odpowiedzialność za próbę poszukiwania kompromisu. I chcemy zobaczyć też, jak zareaguje Prawo i Sprawiedliwość. Dotychczas byliśmy skłonni chodzić na takie spotkania. To jest sprawdzian, czy druga strona przyjdzie. Jesteśmy przekonani, że jak przyjdą, to po naszej stronie będzie próba wyszukania rozwiązania, które jest dobre dla Polski. Wtedy zobaczymy, kto chce tych rozwiązań, a kto nie chce. To jest jedyny realny termin spotkania, bo pan marszałek czy przedstawiciele klubu PiS dużo mówili o spotkaniu, ale do zaproszenia na konkretny dzień, konkretną godzinę nie doszło. Opozycja, widząc, no, że partia rządząca dalej jest w rozgardiaszu i nie potrafi wykreować jednego terminu, nie potrafi zaprosić w konkretne miejsce, zaprasza na środę na godzinę 15 i nie ma dzisiaj innych zaproszeń. Są awizowane zaproszenia, które jeszcze nie doszły. To jest jedyny konkret. Trzeba wyjść z tego kryzysu. Opozycja bierze odpowiedzialność również w momentach trudnych, w momentach, kiedy trzeba reprezentować polskie interesy za granicą i dobrze mówić o Polsce, ale przede wszystkim bierze odpowiedzialność tutaj w parlamencie za szukanie kompromisu, konsensusu, porozumienia, który musi bazować na szacunku do wszystkich projektów zgłoszonych. Komentarz do ratingu, panowie, co sądzicie? To chcielibyśmy te komentarze już dawać indywidualnie. Nie, to ma być spotkanie z szefami klubów, bo to w parlamencie ma ta decyzja zapaść. A przyznam, że po spotkaniu z prezesem Kaczyńskim, zgadzam się tutaj, że to było spotkanie z ciekawym człowiekiem, nic z tego nie wynikało. On obiecał, że zrealizuje postanowienie Komisji Weneckiej. Zobaczcie państwo, nic w tej sprawie się nie wydarzyło od tego czasu. Nie będziemy wpływać na to, kogo deleguje klub PiS i Prawo i Sprawiedliwość na to spotkanie. Chyba tu się zgodzimy, prawda? No tak, że może jednego z posłów wydelegować, tak, na przykład posła Kaczyńskiego. To jest decyzja klubu parlamentarnego PiS. Zaproszenie jest dobrą intencją, szanowni państwo, jest dobrą intencją, z szacunkiem do klubu PiS-u, do klubu Kukiz 15. To jest zaproszenie wychodzące do przodu i dające szansę na normalną rozmowę bez udziału kamer, spokojną, długą, może nawet bardzo, bardzo długą, wielogodzinną. Na taką jesteśmy przygotowani i ekspercko, i też politycznie. Czy panowie mają jakąś nową propozycję, jak ten kryzys rozwiązać konstytucyjny? Czy macie coś, co chcecie zaproponować ewentualnie? Szanowni państwo, no, po pierwsze mówimy w kółko o tym i powtarzamy, że trzeba wydrukować, opublikować wyrok Trybunału. Tutaj jest pełna zgoda naszych trzech klubów. Jest kilka rozwiązań ustawowych, które leżą na stole, które mogą rozwiązać kryzys do przodu i możemy o tym porozmawiać. Nie będziemy teraz, jesteśmy otwarci na propozycje, być może PiS też przyjdzie jakąś małą korektą tego, co dotychczas robił, ale do tego są spotkania zamknięte, że można było poszukiwać kompromisów. Jest kryzys, tak? Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. No widać, że po prostu szukamy rozwiązania. Ważne przychodzą następne tygodnie, miesiące przyniosą ważne wydarzenia, do których Polska musi być przygotowana.
chociażby no, szczyt NATO jest takim no, symbolicznym momentem. I ważne jest, żebyśmy tutaj mieli wspólne zdanie co do najważniejszych spraw i najważniejszych problemów. I stąd nasza inicjatywa, stąd nasz pomysł. Jesteśmy w trójkę, ale jesteśmy otwarci, chcemy o tym rozmawiać. Zapraszamy partię rządzącą, partię opozycyjną, bo uważamy, że właśnie w parlamencie musimy stworzyć fundamenty porozumienia. Porozumienia, które pozwoli nam napisać scenariusz następnych miesięcy. Jeżeli PiS nie przyjmie takiego scenariusza, bo on jest naprawdę otwarty i tak jak mówi przewodniczący Kosiniak-Kamysz, on nie jest narzucaniem, nie jest politycznym fejkiem, politycznym udawaniem. Jest otwartą propozycją do rozmowy. Nie radzi sobie z tym marszałek Kuchciński, nie poradził sobie z tym PiS. My dzisiaj jako partie opozycyjne mówimy, chcemy rozmawiać, to jest propozycja. Jeżeli PiS nie przyjmie tej propozycji, to znaczy, że nie chce porozumienia, tak? Że wprowadza Polskę w dalsze etapy konfliktu ze szkodą dla nas wszystkich.